studio piosenki Belcanto od kilkunastu lat kształci solistów amatorów, więc mogą przyjść wszyscy, którzy kochają muzykę i których pasją jest śpiewanie. Nie robimy egzaminów wstępnych i zapraszamy dzieci i młodzież. Są dzieci w grupach młodszych już od 7-8 roku życia, ale są też licealiści, są też studenci, zdarzają się również osoby przygotowujące się na przykład na studia teatralne albo studia muzyczne. Na czym polega taka lekcja śpiewu? Lekcja śpiewu polega przede wszystkim na pracy nad warsztatem wokalisty, czyli ja jako instruktor pomagam dobrać odpowiedni repertuar, pomagam pracować nad tym repertuarem, nad emisją głosu, nad interpretacją utworu. Mamy możliwość pracy z mikrofonem, bo to jest rzadkość i dzieci zwykle w domu nie mają takiej możliwości, czy w szkole, aby na każdych zajęciach pracować z mikrofonem. A śpiew do mikrofonu też jest specyficzny i trzeba wiedzieć, jak to robić, żeby robić to dobrze. A potem w konsekwencji staramy się pokazywać swoje umiejętności na różnego typu przeglądach, festiwalach i nie tylko, ale także przede wszystkim na różnych okazjach artystycznych, które dzieją się tutaj w tej instytucji, ale także poza nią. Ty zapłonął nagle świat bez trosza myśli przez śpiący Pracujemy nad emisją, rozśpiewujemy się zawsze przy fortepianie, natomiast też w naszej instytucji działa Big Band, działają zespoły muzyczne, z którymi często współpracujemy i tych koncertów było już na koncie studia piosenki Belcanto wiele, gdzie dzieci mają okazję niepowtarzalną śpiewać żywą muzyką. To jest zupełnie inna energia dźwiękowa i zupełnie inne przeżycie. Zajęcia odbywają się w środę, odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut. Staramy się, żeby to były zajęcia indywidualne, maksymalnie 2-3 osobowe. To są zajęcia dla każdego, ponieważ sporo dzieci jest też takich, które walczą na przykład z nieśmiałością, bo to jest częsty problem u dzieci, że kiedy występujemy publicznie, często zżera nas trema i też po to te zajęcia są, żeby się otworzyć. I myślę, że to jest też taka wartość dodana i są też dzieci, które nie lubią występować publicznie, ale lubią śpiewać i to jest też bardzo ważne. Bo jak to kiedyś powiedział mistrz Goethe, gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre serca mają, źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają, więc śpiew otwiera serca po prostu. Jeszcze zielone gramy, choć życie nam doskwiera, gramy w nim swoje role, naturszczycy bez suflera, w najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle, jeszcze nie